Jest gość Mateuszek Kasperczyk. Przedstaw nam kogo tam przyprowadziłeś. No, przyprowadziłem gościa, który zajmuje się takim szerokim spektrum działalności kulturalnej w Zielonej Górze. Moim gościem i waszym jest dr Marek Zadłużny, który jest adiunktem w Zakładzie Animacji Kultury i Andriego na naszym Uniwersytecie, ale jest również nauczycielem w Pracowni Teatru Tańca w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza. Harcerza, strasznie długie nazwy tutaj się wkradły. Dokładnie tak, długie nazwy, ale witam serdecznie, to ja. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o animacji, ale też o tańcu, ponieważ 20 listopada w Zielonej Górze odbyło się takie wydarzenie, które nazywa się, nazywa się Space Z2013G. Skąd w ogóle pomysł, żeby takie wydarzenie pojawiło się w naszym mieście i czy to była edycja pierwsza, czy już wcześniej takie inicjatywy pojawiały się w naszym mieście? Mm -hmm. Inicjatywa jest yy, została zorganizowana po raz trzeci tak naprawdę i yy, to jakby pomysł... Powstał w zasadzie no, z naturalnej potrzeby, jakby mojej właściwie naturalnej mojej działalności, ponieważ zajmuję się teatrem tańca, tańcem współczesnym. Rozpocząłem po studiach właśnie pracę w domu harcerza, zielonogórskim. Tam właśnie zacząłem pracować w zakresie teatru tańca, prowadzić swoje grupy. No i powstał taki pomysł na przegląd. Tutaj pomogła mi jakby w konceptualizacji, w tym pomyśle Ania Piotrowska, to jest taka choreografka z Warszawy która obecnie właśnie wykłada w Bytomiu na Wydziale Aktoru Teatru Tańca i ona właśnie jakby zaproponowała mi, żeby może tak to współcześnić i właśnie wymyślić taką nazwę jak Space i potem ten przydomek dalszy, dalszy który miał być takim troszeczkę jakby symbolizować miasto jako DZG i w każdym, ro... I pośrodku miał być rocznik, czyli 2013, 2010 było wcześniej, 2011 nie zorganizowaliśmy, mieliśmy jedną dziurę, czyli w 2012 roku wprawdzie przegląd się nie odbył, ale teraz powróciliśmy w troszeczkę zmienionej formule Ponieważ wcześniej był to, można powiedzieć, taki przegląd otwarty dla, dla wszystkich, którzy. Znaczy my mieliśmy otwartą jakby po prostu tak zwaną audycję czy rekrutację, każdy mógł się na to zgłosić i tam było, było tak zwane jury, był to także, tam właśnie była Anna Piotrowska, był doktor Aleksander Zarkiewicz z naszego uniwersytetu, także dyrektor Czechowski z Lubuskiego teatru i tutaj oni wybierali, oceniali, dodawali, były nadawane jakieś nagrody, natomiast w tym roku zdecydowaliśmy, że zrezygnujemy z tej formuły, skupimy się raczej na, na tak zwanym jakby spotkaniu tego środowiska i zwłaszcza środowiska amatorskiego, który właśnie pracuje w tak zwanych młodzieżowych domach kultury, czy w młodzieżowych centrach kultury, gdyż w Polsce obecnie jest bardzo mało przestrzeni, która pozwala prezentować się właśnie takim podmiotom. W zasadzie nie ma takiej przestrzeni. Były takowe przeglądy, one jakby parę lat temu, one z dziwnych przyczyn, z różnych przyczyn, być może troszkę, e, oczywiście, zawsze tutaj finanse wchodzą, wchodzą w grę, bo tak, żeby zorganizować imprezę, to jest parę tysięcy budżetu. E, te, te, te inicjatywy jakoś wymarły, czy po prostu zostały, można powiedzieć, usunięte z tej mapy kulturalnej, e, i, no i my po prostu jakby wyszliśmy troszeczkę naprzeciw i chcieliśmy właśnie stworzyć miejsce dla takich, można powiedzieć, młodszych. E, Teatrów Tańca, a czy może nie tyle młodszych, ponieważ tam osoby są starsze, ale do takich może, może takich, które pracują właśnie w środowisku instytuc instytucjonalnych domów kultury, żeby nie byli to profesjonalni artyści, którzy, którzy, i tak mają dość dużo właśnie oni dla siebie tej przestrzeni, a żeby to była przestrzeń dla tych, którzy jej nie mają po prostu. Jeżeli chodzi o teatry, które pojawiły się podczas tego przeglądu, to mogliśmy zobaczyć osoby z Torunia, z Żar, z też z Zielonej Góry, jak wyglądało to już w tak zwanym praniu, tak jak, jaka konkurencja prezentowała się tutaj na scenie, Czy rzeczywiście można było tak zobaczyć, że są to dobrze przygotowani tancerze do, do tańczenia? Tak, wyda, wydaje mi się, że było, że było bardzo, bardzo ciekawie. Ja miałem takie poczucie, że znaczy, zdecydowanie ten właśnie zespół z Torunia to jest taki też znaczy, bardziej bliski tej, kon, tej, tej koncepcji pracy, którą ja realizuję, gdyż oni właśnie pracują z osobami dorosłymi, ja także pracuję z dorosłymi i także z młodzieżą. I tutaj właśnie oni pokazywali taki, można powiedzieć, dojrzalszy troszeczkę teatr tańca. Natomiast Subs przyjechał troszeczkę z młodszą grupą, znaczy z, młodzą, z młodzieżową, który który był właściwie także bardzo fajny, bardzo, bardzo ciekawy spektakl pokazali. była Z Zielonej Góry pokazał, pojawił się także Teatr Tańca Tagim z e, naszego właśnie Centrum Kultury i Edukacji. To był właśnie Teatr Pani Gosi Konert. E, I w żary niestety nie dojechały do nas z powodu kontuzji, więc tutaj niestety po kole, proszę tak powiem, po sąsiedniemu praktycznie nie mogliśmy liczyć na zespół, ale, 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 ale było i tak, i tak wyszło ponad dwie godziny prezentacji, więc wydaje mi się, to jest dość sporo. W trakcie tego wydarzenia mieszkańcy naszego miasta, ale też osoby, które się tańce mogły skorzystać z konsultacji choreograficznych. Na czym polegają takie konsultacje choreograficzne? Tak, konsultacje są właściwie bardzo ważne, ponieważ, ponieważ w Polsce. W ciągle mało jakby jest tak zwanej edukacji choreograficznej. Być może jest, żeby tutaj oddzielić edukację taneczną od właśnie choreograficznej, czyli to, że ktoś umie tańczyć, potrafi tańczyć, nie oznacza, że potrafi tworzyć choreografię i tworzyć spektakle, a dlatego tak właśnie ważne jest, żeby móc się konsultować ze sobą, właśnie spotykać się i jakby ta edukacja dokonuje się na poziomie tej obserwacji, czyli obserwowania swoich spektakli i następnie poprosiliśmy tutaj właśnie zielongórskiego choreografa Pawła Matyjasika, który także jest znany animatorem kultury i i on właśnie prowadził przez następne, przez następne dwa dni tak zwane warsztaty, połączone właśnie z konsultacjami. Tutaj także od razu po prezentacjach można, mieliśmy takie spotkanie w sali w Lubuskim Teatrze, gdzie, gdzie także były właśnie realizowane takie rozmowy, dyskusje, można powiedzieć, o tym, że nie było to, nie było to może e, tak właśnie bardzo. To było troszeczkę jakby takie nieformalne, można po prostu powiedzieć, i, i to się dokonywało w takim trybie po prostu nieformalnym, a następne dwa dni raz, realizowały się już warsztaty. Czy w Zielonej Górze wzrasta zainteresowanie tańcem, czy jednak to tylko wzrastało, dlatego że była taka fala tych programów tanecznych w telewizji? Tak, ja tutaj mam. To nie jest prosta odpowiedź na to pytanie. Zdecydowanie. Zdecydowanie wydaje mi się, że bardziej. Popularne są jednak style e, tak zwane komercyjne, czyli to będzie jednak hip-hop i style pokrewne hip-hopowi. Tutaj, tutaj jednak telewizja, teledyski, e, programy telewizyjne robią swoje i rzeczywiście e, one są, tutaj się cieszy większą popularnością tego rodzaju estetyka. Natomiast taniec współczesny i teatr tańca to jest troszeczkę jednak ciągle nisza, wydaje mi się. Tutaj ciągle trzeba liczyć na pasjonatów i na takich, e, ja to, czy mogę, jak to nazwiemy, pozytywnie zakręconych, czy na takie osoby, które są gotowe ten taniec postrzegać troszeczkę inaczej i nie tylko jako taniec tylko szer szerzej też jako ruch, jako działania sceniczne, które są naprawdę związane mm, właściwie z teatrem, z budowaniem przedstawienia, z budowaniem spektaklu, więc to nie jest ani proste dla takiego yy, dla, tworzącego, dla takiego, tworzą dla takiego Potencjalnego tancerza, który przychodzi po raz pierwszy na zajęcia, i tutaj musi rzeczywiście bardziej jakby, jakby pracować ze swoim ciałem troszeczkę inaczej, niż to nie ma prostych choreografii, które trzeba powtórzyć. Znaczy prostych w takim rozumieniu, że krok za krokiem, tylko też się wymaga od kogoś takiego wysiłku intelektualnego, powiedzmy, w, i żeby on coś sam także wtworzył, czy, czy improwizował sam z ruchem. Yy, a yy, a poza tym także to wymaga pewnego, pewnego rodzaju wysiłku też od, od oglądających, to także nie jest taka właśnie po prostu y, estetyka komercyjna po prostu, którą się to nie jest rozrywka, to nie jest sztuka rozrywkowa, dlatego to chyba wydaje mi się jest troszeczkę, jest troszeczkę ciężej z tańcem współczesnym. Ja za, oczywiście zapraszam, już przy okazji mogę powiedzieć, zapraszam na swoje zajęcia, <laughs> y, można, można znaleźć gdzieś tam informacje w internecie, na stronie Domu Harcerza, na Facebooku, na fanpage'u Pracowni Teatru Tańca, tam są także wszystkie informacje, więc gdyby ktoś był chętny to oczywiście można przyjść. O zajęciach porozmawiamy za chwilę, ponieważ Siebie się na Uniwersytet Zielonogórski, ale to za moment. Wróćmy teraz do muzyki, a do rozmowy. Wrócimy. Za oh. Po chwili nieobecności na terenie Akademickiego Hardy wracamy do rozmowy z moim i Waszym gościem. Doktor Marek Zadłużny wciąż jest w naszym studiu. Można powiedzieć, że świeżo upieczony doktor, bo niedawno też yy, odebrał nominację. Yy, tak. Świe świeżo. <laughs> mogę powiedzieć tak. Yy, to było 15 stycznia tego roku, czyli od niedawna, a rzeczywiście dyplomy są tak uroczyście rozdawane. Raz do roku, chyba w to był październik, niedawno to było. Tak jest, się, było tam, rzeczywiście. Zgadza się. Teraz porozmawiamy sobie o kierunku na naszej uczelni. Animacja kultury. Tak. Z czym to się je i co to jest za kierunek? Ło! <laughs> Znowu ogólne, otwarte pytanie, jak to powiedzieć. Animacja kultury, no bardzo w skrótowej formie, możemy powiedzieć, kształcimy tam, staramy się kształcić animatorów kultury po prostu, czyli osoby, które będą kulturę ożywiać animować, w jakiś sposób ją e, po prostu udostępniać, można powiedzieć, tak, innym, innym, czy pomagać to, czy pomagać ją po prostu e, ożywiać, i tym samym i tym samym staramy się, żeby. Wychodzi naprzeciw także oczekiwaniom młodych osób, młodych, młodych absolwentów szkół średnich, którzy teraz będą pisać matury. I staramy się, właśnie pracujemy nad pewnego rodzaju zmianami po to, żeby uatrakcyjnić nasz kierunek i będziemy starali się właśnie kształcić animatorów, którzy będą wyspecjalizowani w tak zwanych. W tak zwanych estetykach czy modułach artystycznych to będzie na pierwszym stopniu studiów, czyli w studiach licencjackich, będzie to, e, będzie to animator kultury ze specjalnością, czy, czy, czy do wyboru e, specjalnością taneczną lub fotograficzną. Natomiast, natomiast na drugim stopniu, czyli w studiach uzupełniających, magisterskich, byłby to, będzie to animacja kultury teatralnej, tak zwanej. Bo tak naprawdę to spektrum zainteresowań na animacji jest bardzo szerokie, bo to jest i teatr, taniec, to jest też poniekąd dziennikarstwo trochę, no i też właśnie fotografia, więc tu jest w czym wybierać na ten kierunku. Tak, jest, jest w czym wybierać, jest w czym wybierać i dlatego e, warto właśnie o tym powiedzieć. Rzeczywiście ten nasz pomysł, który teraz jest, e, staramy się zrealizować, jest właściwie takim troszeczkę, można powiedzieć, powrotem do, do, do modelu, który już był realizowany wcześniej. Kiedyś to było tak, że jeżeli, jak w czasach, kiedy jeszcze było kształcenie na studiach jednolitych, czyli pięcioletnich, to te studenci na animacji mogli właśnie wybierać sobie jedną specjalność, którą realizowali od pierwszego roku, bo to specjalność teatralna, tutaj oczywiście to oczywiście to są wszystko szeroko rozumiane specjalności, tak zwane interdyscyplinarne. Tak? Czyli musimy sobie wyjaśnić sprawę, że nie kształcimy tutaj um, artystów, czyli nie kształcimy tutaj aktora, nie kształcimy tancerza czy fotografa, tylko kształcimy animatorów kultury, pedagogów, którzy są dodatkowo wyposażeni w takie, właściwie można powiedzieć, narzędzia, czy mają umiejętności związane właśnie z tą wąską dziedziną kultury symbolicznej, jaką, jaką może być tutaj teatr. Fotografia czy taniec, i, i oni właśnie będą mogli, potrafili, będą potrafili dzięki temu, może lepiej pracować właśnie czy z ludźmi, czy w swoim zakresie właśnie wykonywać swoją pracę. Także na przykład, jeżeli to jest teatr, to wydaje mi się, że tutaj to się mieści w dziennikarstwie jak najbardziej, czyli sztuka kultura mowy i i nie tylko. Prowadzenie zajęć z dziećmi, jeżeli chodzi i nie, i nie oczywiście z młodzieżą i z dorosłymi, jeżeli chodzi o, o taniec, teatr i fotografię także. Ogóle, bo chodzi o takie szerokie wykorzystanie tych właśnie, e, tych właśnie dziedzin. Mówiliśmy o tym, że dzisiaj mamy już w naszych e, m, szkołach średnich grupne maturę. No i pewnie po tej rozmowie pojawią się głosy. Ciekawe, gdzie ja mogę po animacji pracować? I to jest dobre pytanie. <laughs> to jest oczywiście dobre pytanie, i wydaje mi się, że tam można można o tyle znaleźć pracę, o ile mamy w sobie też takiej pomysłowości. Jakby nie, nie będziemy się oszukiwać, że w zasadzie pracy jako takiej, zawodu animatora kultury jest dość mało. Nie ma takich, takich wąsko, nie ma w zasadzie stanowisk, że zatrudnimy animatora, tak? Że animator kultury jest potrzebny. Trzeba tutaj właściwie animator powinien potem w trakcie jakby studiów, w trakcie toku studiowania także i, i także własnej pracy, którą, którą dokonuje, bo studia to jest także praca indywidualna studenta, powinien dokonać takiego samorocyznania. Być może, ja Zawsze mówię, że powinien znaleźć pomysł na siebie troszeczkę i starać się w tym kierunku właśnie wąsko iść. Także, także, także właśnie rozwijać się w tych swoich specjalnościach artystycznych, które może, które może rozwijać, żeby, żeby, jak, żeby mógł się po prostu odnaleźć na rynku. Bo wydaje mi się, że jest to możliwe i, i wiele osób. Tak, tak zrobiło, świetnie się sprawdza. Wielu animatorów jest obecnych w mediach, jest obecnych w świecie tańca. Właściwie, właściwie cały, cały świat tańca Zielonej Góry to są, to są właściwie animatorzy, to osoby, które uczyły także świat teatru. To jest, to jest wiele osób, które także są obecne w lokalnych mediach, to są po prostu absolwenci animacji kultury. wiem jak wygląda sylwetka absolwenta, ale tak jak mówiliśmy, no jest mnóstwo osób, też przecież osoby, które przychodzą na pierwszego licencjatu, też już są osobami, które miały styczność z tańcem czy też z teatrem i też jakby chcą dalej ciągnąć ten wózek. Tak, dokładnie tak. I one właśnie będą mogły tam się rozwijać dalej, ale wydaje mi się, że, e, że będzie tam także miejsce dla tych osób, które są e, totalnie, powiedzmy, amatorskie jeszcze w tym kierunku. Tak? Czyli to, tylko, e, tylko, ty, czy to nie będą studia dla tych, którzy już coś potrafią i już są wyspecjalizowani w tej dziedzinie i teraz chcą się rozwijać dalej, gdyż nie będą to studia artystyczne. To będą tak studia właśnie dla tych, którzy będą chcieli dodatkowo się rozwijać i dla tych, którzy będą chcieli jeszcze, jeszcze poszerzyć swoje już zdobyte umiejętności. I to wszystko można zrobić na, na tym kierunku, właśnie, bo także studentów animacji kultury widać na różnego rodzaju takich, myślę, ważnych akcjach w Zielonej Górze. Takim dobrym przykładem jest Festiwal Nauki, bo też przecież tam pojawiali się nasi studenci. Dokładnie, na Festiwalu Nauki zawsze, wydaje mi się, obecna jest animacja kultury, tam zawsze są realizowane spektakle, przedstawienia, performensy. Także to nasze kształcenie, jest naprawdę takie, można powiedzieć, właśnie szerokie, żeby tutaj już nie używać trudnych słów, interdyscyplinarne, że staramy się jak najbardziej wielodziedzinowo po prostu kształcić takiego absolwenta, żeby on był gotowy, na, i otwarty na różnego rodzaju działania, żeby jakby staramy się po prostu kształcić osoby i wykształcić tak zwany otwarty umysł, otwarte, otwarte spojrzenie na, na wiele spraw, żeby że można po prostu działać, działać różnie z wykorzystaniem, z wykorzystaniem wielu wielu elementów. Dlatego też, jak to podpytać się swoich znajomych, którzy studiują animację, czy warto, no ale my też po to jesteśmy tutaj, żeby takiego zachęcić. zachęcić was do studiowania nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko teraz życzyć wszystkim maturzystom dobrego wyboru podczas podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o kierunek Miejmy padnie. nadzieję, że padnie też na animację. <laughs> Miejmy nadzieję. Zachęcamy. Uważam, że zdecydowanie warto. <laughs> Gościem w Akademickim Radiu Index był doktor Marek Zadłużny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najlepsza muzyka w Akademickim Radiu Index.